stało się. Wakacje 2018 możemy uznać za oficjalnie zakończone, co zresztą widać w pogodzie. Dlatego dzisiaj postanowiliśmy dla Was podsumować czytelniczo ten wakacyjny czas i przedstawić Wam zestawienie 10 książek, po które najchętniej sięgaliście w lipcu i sierpniu w Legimi. Nasze zestawienie otwierają dwie książki, które co prawda premierę miały już jakiś czas temu, ale wciąż cieszą się sporym zainteresowaniem. Na miejscu 10 Pokolenie IKEA to satyryczne spojrzenie na współczesnych 30-latków, dążących do sukcesu, marzących o wielkomiejskim życiu, mocno zabieganych, ale też mocno zagubionych. Napisane dosadnym językiem, z dużą dawką sarkazmu i ironii. Na miejscu 9 Jak stać się szczęśliwym człowiekiem? Poradnik z pozytywnym przesłaniem i mnóstwo rad, dzięki którym możemy spojrzeć zupełnie inaczej na nasze życie. Na miejscu 8 najnowsza powieść Pauliny Świst. Zgrabne połączenie sensacji, kryminału i powieści erotycznej. Opowieść o byłym komandosie i adwokatce, niegdyś kochankowie, teraz ludzie na życiowym zakręcie. Książka błyskawicznie znalazła się na szczytach list bestsellerów. Pozornie poukładane i szczęśliwe życie trzech przyjaciółek radykalnie się zmienia, kiedy do drzwi gabinetu jednej z nich puka tajemnicza kobieta. Wraz z nią wracają demony przeszłości, które mogą sprawić, że przyjaciółki stracą wszystko, na co pracowały przez wiele lat. Wciągający i mroczny thriller Zanim pozwolę Ci wejść to miejsce 7 na naszej liście. Oczko wyżej Żmijowisko Wojciecha Chmielarza. Thriller rozgrywający się, wydawałoby się, sielskiej atmosferze polskiej wsi. Gospodarstwo agroturystyczne, wakacje, grupa przyjaciół i tajemnicze zaginięcie nastolatki. Czy uda się rozwikłać te tajemnice? Ojciec dziewczyny wraca po roku na miejsce tragedii, ale nie spotka się to ze zrozumieniem okolicznych mieszkańców. Na miejscu 5 365 dni, czyli thriller erotyczny, promowany jako połączenie 50 twarzy Greya i Ojca Chrzestnego. Laura, spędzająca wakacje na Sycylii, zostaje porwana przez tajemniczego mężczyznę, który okazuje się szefem sycylijskiej mafii. Mężczyzna nie porwał dziewczyny dla okupu. Młody Don ma obsesję na punkcie Laury, ponieważ jest przekonany, że to właśnie ona jest kobietą, która od lat odwiedza go w snach. Na miejscu 4 Apartament w Paryżu, do którego w wyniku nieporozumienia trafia dwoje młodych ludzi. Dzielą mieszkanie, które kiedyś należało do znanego malarza i postanawiają połączyć siły, by odnaleźć zagubione obrazy, które pozostawił były właściciel apartamentu. I powoli docieramy do podium, a tam na miejscu 3 Tatuażysta z Auschwitz, czyli opowieść o miłości, która narodziła się w piekle. Oparta na faktach historia mężczyzny tatuującego więźniów w obozie zagłady, który pewnego dnia zakochuje się w jednej z więźniarek i postanawia zrobić wszystko, by ją uratować. Pozycja 2 na naszej liście to hashtag Remigiusza Mroza. Tessa, jeśli nie musi, nie wychodzi z domu. Kiedy więc otrzymuje informację o czekającej na nią paczce w paczkomacie, uznaje to za pomyłkę. Ale ciekawość zwycięża. A ciekawość, jak wiadomo, to pierwszy stopień do piekła. I w ten sposób dotarliśmy do miejsca 1, a tu króluje Katarzyna Nosowska i jej instagramowe felietony A ja żem jej powiedziała. Autoironiczne i dowcipne opowiastki o życiu, damsko-męskich relacjach i najzwyklejszej codzienności. Krótkie, błyskotliwe i świetnie komentujące rzeczywistość. I to wszystko na dzisiaj. Dajcie nam znać w komentarzach, czy czytaliście te książki i co o nich myślicie. Jeśli jesteście nowi na kanale, to serdecznie Was witamy i dziękujemy, że do nas dołączyliście. Mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.